Dzień dobry, witajcie. Osoby, które zostały pogryzione przez kleszcze, zastanawiają się, czy przypadkiem nie zachorują na boreliozę. I najczęściej wtedy, gdy zauważą zaczerwienienie wokół miejsca ugryzienia, zaczynają właśnie przejmować się, że to już jest ten rumień wędrujący. Ale trzeba pamiętać o tym, że może występować zwykła reakcja alergiczna. Błędem, który najczęściej jest wtedy popełniany, to taki, że od razu lecimy do lekarza z niewielkim zaczerwienieniem i zaczynamy stosować antybiotyk. Poczekajmy 2-3 dni, nawet jeżeli doszło do infekcji borelia, to te 2-3 dni nie wpłyną w sposób istotny na leczenie. A pozwoli nam to zaobserwować, czy ta zmiana faktycznie zniknie w przeciągu tego czasu, co by raczej świadczyło o tym, że jest reakcją alergiczną, czy może będzie się dalej powiększać i przekształci się w typowo wyglądający rumień wędrujący, który nie będzie budził już żadnych wątpliwości. Jeżeli zaczniemy to smarować jakimś sterydem dostępnym bez recepty, czy stosować jakieś środki odkażające, bardzo często podrażniając skórę, albo włączymy antybiotyk od razu, to możemy już nigdy nie dowiedzieć się, czy faktycznie to była tylko i wyłącznie reakcja alergiczna, czy być może jednak już początek tego rumienia wędrującego. Zaleca się, aby w takich sytuacjach na przykład zrobić zdjęcie albo zaznaczyć nawet długopisem granicę tej zmiany i obserwować, jak się będzie zachowywać w przeciągu kolejnych dni. Bardzo często w internecie możecie znaleźć takie porady, jak odróżnić zwykłą reakcję alergiczną od rumienia wędrującego. Zwróćmy jednak uwagę, że często nie możemy jednoznacznie oddzielić tych dwóch sytuacji, dlatego że u większości osób jednocześnie występuje mniejsza lub większa reakcja alergiczna, a więc mniejsze lub większe zaczerwienienie. Tak więc zwróćmy na to uwagę, że reakcja alergiczna może nakładać się na rumień wędrujący, ale są pewne cechy, które pozwalają przypuszczać, że faktycznie doszło jednak do infekcji. A jakie to są cechy? Po pierwsze, jeżeli mamy reakcję alergiczną, to najczęściej zmiana swędzi. Występuje świąt. Ta zmiana może być lekko wypukła, może być ucieplona i jest jednolicie zaczerwieniona. Natomiast to, co jest istotne, bardzo często podaje się w podręcznikach, że taką granicą umowną odnośnie do wielkości zmiany różnicującej reakcję alergiczną od rumienia wędrującego jest średnica. Przyjęło się umownie, że jest to granica 5 cm. Jeżeli zmiana powiększa się powyżej 5 cm, rumień wędrujący, poniżej reakcja alergiczna. Zwróćmy jednak uwagę, że jest to umowne, bo zdarza się, że rumień wędrujący u niektórych osób w ogóle nie wystąpi, albo będzie miał mniejszą średnicę, a u niektórych osób nadwrażliwych ta reakcja alergiczna może być większa niż 5 cm. Jeżeli jednak przekracza 5 cm, to jest to ten pierwszy sygnał ostrzegawczy, że może to jednak być właśnie, no niestety, borelioza. I wtedy co? Poszukujemy drugiego sygnału ostrzegawczego. Rumień wędrujący ma tendencję do stopniowego powiększania się, ale do przejaśniania od środka. W środku pozostaje zaczerwieniony punkcik po ugryzieniu kleszcza, później przejaśnienie i czerwona obwódka. Mówi się, że jest to obraz tarczy strzelniczej. Jeżeli zmiana ma 5 cm średnicy i obraz tarczy strzelniczej, to jest to już wystarczające, żeby pacjentowi zaordynować antybiotyk, na przykład doksycyklinę na 14 dni. Dlatego, że na tym etapie testy serologiczne mogą być ujemne. Natomiast na tym etapie rozpoznanie boreliozy polega właśnie na charakterystycznym wyglądzie zmiany rumienia wędrującego. Reakcja alergiczna stosunkowo rzadko daje taki obraz, to znaczy, że występuje obraz tarczy strzelniczej. Jak powiedziałem, zmiana w reakcji alergicznej zwykle jest cała zaczerwieniona, ucieplona i występuje świąt. Rumień wędrujący może ani nie boleć, ani nie występuje świąt. Dodatkowo może mu towarzyszyć na przykład stan podgorączkowy, uczucie rozbicia czy objawy paragrypowe, ale u większości pacjentów jednak one nie występują.
Tak więc, moi drodzy, oczywiście trzeba pamiętać o tym, że reakcja alergiczna może nakładać się na rumień wędrujący. Ale są pewne cechy, które pozwalają to z dużym prawdopodobieństwem zróżnicować bez wykonywania dodatkowych badań. W reakcji alergicznej ten świąt znika w ciągu kilku dni. Rumień wędrujący samoistnie tak szybko nie znika, może utrzymywać się nawet przez kilka tygodni. A więc to kolejna cecha odróżniająca. Moi drodzy, czyli podsumujmy to, co powiedziałem. Na występowanie rumienia wędrującego, a nie reakcji alergicznej, wskazują po pierwsze średnica powyżej 5 cm, po drugie powiększanie się zmiany, po trzecie obraz tarczy strzelniczej i po czwarte utrzymywanie się zmiany, która nie wykazuje świądu nieboli, a po piąte, co rzadko występuje, pojawienie się również objawów paragrypowych. Są to cechy, które na tym etapie pozwalają rozpoznać boreliozę tylko i wyłącznie w oparciu o obraz kliniczny. Pacjenci często zastanawiają się, jak to, jak można rozpoznać chorobę bez zrobienia badań. No właśnie w przypadku boreliozy wystarczający jest charakterystyczny obraz rumienia wędrującego, aby pacjentowi podać antybiotyk. Jest jeszcze taka sytuacja, że po ugryzieniu pająka, niektórych pająków występujących w Polsce, również może występować obraz tarczy strzelniczej. Ale po ugryzieniu pająka często w tym miejscu występuje mniejszy lub większy ból, jako że pająk wpuszcza na przykład no właśnie chociażby jad. Widać charakterystyczne dwa punkty wkłucia, tak? Czego nie ma w przypadku kleszcza. Często oczywiście taka informacja może być pomocna, że widzieliśmy pająka, czy zgłaszamy, czy wiemy, że nas w tym miejscu pająk ugryzł. Natomiast jeżeli pacjent przychodzi do lekarza, mówi, że nie wie, czy tutaj go ugryzł kleszcz, on w ogóle nie widział kleszcza, a ma obraz tarczy strzelniczej, to lekarz przede wszystkim jednak zasugeruje antybiotyk, dlatego że lepiej leczyć boreliozę na wczesnym etapie niż później, neuroboreliozę czy powikłania w postaci zapalenia mięśnia sercowego albo stawów. Pamiętajmy, że do rozpoznania wystarcza charakterystyczny obraz, a nie zgłaszane przez pacjenta fakty świadczące o tym, że on widział, że tam był kleszcz czy go wyciągnął. Wielu pacjentów nie podaje ugryzienia przez kleszcza. Nimfy mogą samoistnie odpadać, mają niewielką wielkość, pacjent mógł podrapać to miejsce i wydrapać kleszcza na przykład z paznokciem i później w ogóle go już nie zauważył, a jedyne co po nim pozostało to właśnie ten ślad charakterystyczny, który na tym etapie upoważnia lekarza do wdrożenia odpowiedniego leczenia. Jednak w razie jakichkolwiek wątpliwości należy udać się do lekarza, a już na pewno, kiedy wystąpi charakterystyczny obraz właśnie rumienia wędrującego. Moi drodzy, mój kolega powiedział: Patryku, ja mam boreliozę i cały czas czuję się zmęczony. Ja nie mam boreliozy, a też cały czas czuję się zmęczony. Znacie to uczucie, kiedy po przespanej nocy wstajecie wypoczęci, pełni energii i wyspani? Ja też nie. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam Was serdecznie.